Siemano, dzisiaj zrobimy sobie moje top 3. Oczywiście z kategorii, które wybrałam z IG. Także zapraszam Was do oglądania. Jeśli chodzi o pierwszą jakby kategorię, to top 3 kosmetyki albo marki kosmetyków. To u mnie, ja nie mam ulubionej marki kosmetyków, tak szczerze. W większości przypadków kupuję po prostu jakieś losowe i je testuję. A z top 3 kosmetyków to ten tusz. On mi się bardzo dobrze sprawdza. On jest z marki AA. Czy bym go kupiła drugi raz? Pewnie tak, więc polecam. Potem drugi kosmetyk to jest ten róż z Eveline. Jak mam, to jest mój drugi róż, ten sam. Uwielbiam go i stosuję go na co dzień. Także bardzo go polecam. Jest bardzo wydajny i ma bardzo dobry kolor. Ja mam akurat odcień 02. Szczerze nie próbowałam innych, ale następny raz jak będę kupować, to prawdopodobnie kupię już inny. Bo drugi raz mam ten sam, także po prostu wypróbuję coś innego. I ostatnie to jest taki puder z Vibu. To też jest mój drugi albo trzeci puder, ten sam. Osobiście jego uwielbiam. To jest, on jest permanentny ogólnie. Nie, szczerze mi za bardzo do gustu nie przypadają te wszystkie pudry w kamieniu. Nie wiem, nie lubię ich po prostu. Wydaje mi się, że po nich mam taką jakby bardziej brązową, albo ciemniejszą twarz, także po prostu mi one się osobiście nie sprawdzają. Dobra, teraz druga kategoria i to były napoje. To oczywiście on top będzie kawa. Kocham kawę w każdej postaci, najbardziej tą mrożoną. Oczywiście ja na kawę bym mogła wydać tysiące, głównie na kawę ze Starbucksa. Ja powinnam mieć jakąś, nie wiem, dostawę do końca życia, bo tyle, ile ja pieniędzy zostawiam w Starbucksie, to jest po prostu niespotykane. Ale tak, potem na drugim miejscu będą tymbarki, a głównie ja pamiętam, Jezu, kocham ten smak. Nie wiem, uwielbiam tymbarki. I top 3 to nie wiem, szczerze zastanawiam się nad tym chwilę, ale wydaje mi się, że woda taka normalna, gazowana byłoby git. Potem top 3 miasta. Oczywiście numer 1 to będzie Warszawa. Numer 2 wydaje mi się, że Wenecja. Byłam w Wenecji kilka razy i chciałabym tam jeszcze na pewno chociaż raz wrócić. Według mnie to miasto jest takie bardzo romantyczne. Także mi osobiście się podobało. I trzecie, nie wiedziałam też co wybrać na tą trójkę, ale powiedzmy, nie wiem, że Rzym. Też byłam kilka razy i też mi się bardzo podobał. Ogólnie byłam we Włoszech kilka razy i myślę, że to jest takie miejsce warte odwiedzenia, ponieważ ma taki swój vibe, a głównie te wąskie uliczki, na przykład w Wenecji. I myślę, że tak. W Warszawie też byłam kilka razy. Wiem, że niektórym się nie podoba Warszawa, ale według mnie jest całkiem okej. Można ją nazwać takim polskim Nowym Jorkiem, także... Dobra, teraz top 3 seriale, jeżeli chodzi o mnie. To mi bardzo spodobał się serial tego lata Sama się piękna. Ja to oglądam chyba w 3 dni na wakacjach, także szybko mi poszło z tym. Na drugim miejscu bym dała Ginny Georgię. To akurat mi poleciła koleżanka. A top 3 to pierwsze 2 sezony Domu z Papieru. Potem według mnie to tak trochę się pogorszyło po tych 2 sezonach, ale to jest tylko moja opinia. Tak samo jak to, że te 2 pierwsze sezony mi się bardzo podobały. Także to tyle.
A ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Może jest taki trochę krótszy. I przepraszam Was, że pojawił się on w niedzielę zamiast w sobotę, tak jak powinno być. Ale postaram się, żeby następny filmik już wyszedł normalnie w sobotę. Od tego czasu zapraszam Was na jego IG, którego nazwę znajdziecie w opisie. Bardzo mi miło będzie, jak zostawicie łapkę w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. Jeżeli zasubskrybujecie mój kanał i zostawicie dzwoneczek. A jak na razie ja Was żegnam. Do zobaczenia za tydzień.